Witam was serdecznie w piątek, piąteczek, piątunio z CPN-u, bo właśnie jestem na CPN-ie, mąż tankuje samochód. Jakiś czas się do was właśnie nie odzywałam, no bo niestety byłam taka zasmarkana. Zresztą jak słychać, jeszcze trochę katar mam, także nic nie nagrywałam, dopiero dzisiaj mówię, tak się odezwę do was. Na początek Gliwice. Także no, witajcie w nowym filmie. No i tak, kochani, my właśnie jedziemy teraz na zakupy do Biedronki. Jeszcze mam w kropie do odebrania paczkę, ale no nie wiem, czy już tam dojedziemy do tego kropa dzisiaj. Także więc na razie będą zakupy w Biedronce, a później to się okaże, co będziemy robić. Także jeżeli się już dzisiaj do was nie odezwę, to się na pewno jutro w sobotę do was odezwę. Także no, zobaczymy, na ile czas mi pozwoli i rzeczywiście mój katar, moja trochę chrypka, jak teraz słychać. Look out, here she comes. Too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be, cause I hope that I'm not showing how I feel for her. She won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. I tu wam pokażę, jakie dzisiaj mam goździki. Właśnie mąż mi kupił. One są takie żółte i środki mają, zobaczcie, takie różowe. Tak to wygląda. Bardzo ładnie wyglądają. One się pewnie jutro już rozwiną, także niektóre już tu właśnie widać, że już właśnie mi się zaczynają powoli rozwijać, tak jak ten tutaj. Lubię też goździki, bo dlatego, że one dość długo się właśnie trzymają w wazonie. Cześć kochani, witam was serdecznie w piękną sobotę, bo jest bardzo ładnie, słonecznie. Chociaż zimowo, no ale nawet pogoda dosyć, chociaż ten śnieg jest, ale pięknie dzisiaj słoneczko świeci. Ja właśnie uciekam, także odezwałam się dzisiaj do was na chwilkę, bo ja właśnie uciekam, jadę po chleb. Jadę zrobić jeszcze takie malutkie zakupy, bo wczoraj nie zrobiliśmy wszystkich. Także więc ja uciekam, pozdrawiam was serdecznie, no i odezwę się do was później. A pogodę dziś mamy taką, czyli słoneczną. Właśnie tu jakieś ptaszki latają na karmnika, ale nadal jest zima u nas. Słoneczko świeci, także więc dzisiaj taka pogoda zimowa, ale słoneczna. No i tak, kochani, ja już jestem, wróciłam akurat do domu. Akurat już zdążyłam zrobić obiad. Dzisiaj był Barszyk z łóżkami u nas. Także więc byłam właśnie odebrać paczuszkę właśnie w kropie, co wam wczoraj mówiłam, ale wczoraj już my nie pojechali. Także no, katar, powiem, jeszcze trochę mnie męczy, ale dzisiaj już jest troszkę lepiej niż wczoraj. Także czuję, że jeszcze mam trochę nos zatkany, ale miejmy nadzieję, że mi to minie szybko, żeby można było jeszcze iść na pole, wyszaleć się, bo ostatnie parę dni to my akurat nie byli. Także no, myślę, że ten katar szybko przejdzie, żeby jeszcze iść na polko. Ja wam dzisiaj właśnie pokażę, co było właśnie w tej paczuszce. To była mała paczuszka, bo to była tylko jedna rzecz dla córki. I już wam tutaj pokazuję, co było. Czyli w paczuszce była oto taka ładna piżamka z Bambi. Tak wygląda. Taka ładna piżamka Bambi. To jest akurat dla mojej córki.
I to jest rozmiar, już Wam powiem, rozmiar S. I cena tej Bambi to była 29,99. No, także taka piżamka z kropa w Bambi. A tak w ogóle Wam właśnie powiem, bo przy okazji Wam pokazałam właśnie tą piżamkę i powiem, że tak pochodziłam troszkę właśnie po tym kropie i powiem Wam, że jeżeli ktoś potrzebuje, szuka jakiejś ładnej wiosennej sukienki, na przykład w kwiaty, czy w różne tam groszki, na przykład coś takiego, jak ja mam bluzkę, takie groszki też akurat, to powiem Wam, że jest teraz tyle sukienek, że ja nie miałam dużo czasu, żeby po prostu iść i poprzymierzać i zobaczyć, jak to wygląda, ale popatrzyłam po prostu na te wieszaki, na te sukienki, jak wiszą na tych wieszakach i powiem Wam, że naprawdę bardzo ładne mają sukienki właśnie w kwiaty. Tam mi się spodobała właśnie taka czarna, takie fuksjowe kwiatuszki, bardzo drobne, z długim rękawem, normalnym takim dekolcikiem, jak ja tutaj mam pod szyję i w gumce, gumka jest właśnie w pasie. Przede wszystkim ja lubię właśnie, jak te sukienki mają gumkę w pasie i ona na dole jest rozkroszowana. No i jest taka króciutka przedkolanka, jak ktoś lubi. Także jeżeli właśnie potrzebujecie jakąś sukienkę wiosenną w kwiatki, to polecam Wam iść do Kropa, bo tam znajdziecie naprawdę przepiękne, ładne sukienki. Nawet nie sądziłam, kurczę, że mają takie sukienki. Także dzisiaj naprawdę można by było co wybrać. Także ja dopiero się udam może na kolejną sobotę albo piątek do Kropa i ja sobie pewnie poprzymierzam te sukienki. No i może Wam coś nagram. No, jak i no, przejdzie mi katar, poczuję się dużo lepiej, nic mi już nie będzie. Także wtedy się wybiorę i poprzymierzam sobie te sukienki, także Wam może coś pokażę, może coś kupię, wybiorę coś. No. A teraz to ja uciekam na razie. Właśnie sobie zrobiłam cappuccino, bo jeszcze dzisiaj nie piłam, bo nie było czasu. Także zrobię to teraz. Wypiję sobie to cappuccino i tak w ogóle Wam powiem, że rozebraliśmy właśnie wczoraj z dzieciakami dwie choinki u nich w pokoju. Także u Kamili w pokoju już nie ma choinki. U Damianka tak samo nie ma. Zostały wczoraj rozebrane. A dzisiaj albo jutro rozbierzemy tą dużą w salonie. Także jeszcze zobaczymy, czy to dzisiaj rozbierzemy, czy jutro. No, zobaczymy, jak będzie czas, jak będziemy mieli ochotę, bo ta duża to trochę więcej jest do rozbierania. Także to już by było na tyle. Ja uciekam, odezwę się może do Was później. Także do później! Cześć kochani, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy niedzielę. Powiem Wam, że ta niedziela jest bardzo wieczna. W nocy tak strasznie wiało, że okropnie. Nie lubię takiej właśnie pogody, ale cóż zrobić. Pewnie u Was też tak samo wieje jak u nas, bo wszędzie podobno tak wieje. Miejmy nadzieję, że to szybko minie ta pogoda, przestanie po prostu wiać i będzie fajnie. No i tak, ten film będzie akurat łączony z poprzednim i jeszcze z kolejnym, czyli to będzie taki vlog weekendowy po prostu. A jak widzicie, to choinki my wczoraj jednak jeszcze nie rozebrali, także ona jeszcze stoi za mną, także myślę, że to dopiero chyba zrobimy może jutro w poniedziałek. Także jeszcze dzisiaj nam choinka będzie stała, będzie świecić. W sumie powiem Wam tak szczerze, że nie chce mi się jej rozbierać, bo tak ładnie wygląda tutaj. Także już człowiek się tak przyzwyczaił, że jest. Także no, myślę, że pewnie jutro dopiero będziemy ją rozbierać. A tu Wam jeszcze pokażę właśnie te moje kwiaty. I zobaczcie, od piątku one się już tak ładnie porozwijały tutaj niektóre. Już taki ładniejszy jest bukiecik. Tu właśnie, jak widzicie, to synek się właśnie bawi klockami. No, a kwiaty wyglądają tak piękne. Powiem Wam, że tak, ten kolor właśnie jest bardzo ładny, bo on jest taki żółty i środki mają takie delikatnie różowe. Tak więc wiosenny, przynajmniej na taką pogodę, taki bukiecik w domu wiosenny, kwiatów świeżych. Super, aż poprawia humor. Ja właśnie idę nastawić obiad, jakiś zrobić właśnie na dzisiaj, niech już się właśnie gotuje.
Także odezwę się do Was później. I tak, obiad właśnie już się gotuje. Właśnie już nastawiłam. Powiem Wam, że tak wieje dalej. Zaczęło właśnie akurat sypać teraz z powrotem. Także nie dość, że mamy tyle śniega na polu, na podwórku, to jeszcze sypie i będzie go niestety więcej. About me one more time before you go. You know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long. I tak, kochani, mamy niedzielę. Weekend się już właśnie kończy. Właśnie tam Damianka widać, bo bawi się tutaj. Także ferie tak samo się kończą. U niektórych się dopiero zaczynają. A gdy czas tak szybko leci, i tu choinkę będziemy rozbierać. Także tamte już dwie mamy rozebrane, już mamy z głowy. No, a teraz właśnie gotujemy dalej ten obiad. Damian tutaj właśnie siedzi ze mną. It was years ago, but how can I forget? We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Dreamt of a life in a big town. Skyscrapers and neon lights. Ooh, I still think of you. Powiedzieć odnośnie tej piżamki wczorajszej, co Wam pokazywałam z Kropa, tą z Bambi, właśnie zauważyłam, że na stronie dzisiaj ona jest w cenie tańszej niż my kupowali, bo my kupiły ją w cenie 29,99, no a teraz na stronie ją macie w cenie 23,99, także jeżeli Wam się podoba, to możecie zobaczyć sobie właśnie na stronę, także na tej stronie ją kupicie po prostu taniej niż my po prostu kupiły. Także ją jeszcze raz przecenili, także macie ją teraz jeszcze taniej. No, a ja teraz właśnie uciekam, bo idę chyba zrobić właśnie dzieciakom budyń, ten słony karmel, także zobaczymy, czy on jest dobry, czy nie, także Wam na pewno powiem. No, a ja właśnie się tutaj schowałam w łazience, bo dlatego, że tam u nas to takie szaleństwa są dzisiaj, powiem Wam.
bo Kamila u mnie ma, w szkole pani im kazała nagrać taki film, co wskakują do puszek po prostu. I powiem wam, że jest tyle śmiechu w tym. Ja próbowałam to nagrać i mówię, kurczę, jak to naprawdę ciężko jest zrobić, żeby to pokazać, że faktycznie się wskakuje do tej puszki. Także no masakra, powiem wam, no i tyle śmiechu tam jest teraz właśnie, tam Kamila z moim mężem próbują to zrobić i powiem wam, że tak mi się chce śmiać, że naprawdę idę tam zobaczyć właśnie, czy co wyprawiają i właśnie biorę się za ten budyń. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, so you make me strong. A więc tak, budyń już jest skończony, ugotowany. Tak on wygląda, ma rzeczywiście taki kolor karmelowy. I to jest właśnie ten budyń. Ja właśnie dwa zrobiłam z dwóch opakowań. Budyń słony karmel. Jak przystygnie, to właśnie spróbujemy. Będziemy jeść i powiem wam, czy jest dobry, czy nie. A tu wam jeszcze Damianek pokaże właśnie popcorn, bo robiliśmy też popcorn. Jeszcze tyle w miseczce zostało pod popcornu. Tak, Damianek? Tak. Smakuje ci? Bo kupowaliśmy dwa razy. Tak, dwa razy już my robili popcorn, także tyle zostało popcornu jeszcze. A teraz będziemy próbować budyń, tak? I były ziarenka. No. Takie. I tak, budyń wyszedł super. Właśnie my go przed chwilą zjedli, bo ostygnął. Także mogę wam polecić, czy naprawdę jest dobry. Tylko ja do niego dodałam troszeczkę cukru, tak jak tam pisało, bo on był bez cukru akurat. Także nie wiem, czy bez cukru nie wyszedłby za mdły. Także ja tam troszeczkę cukru dałam do tego. Także powiem, jeżeli ktoś lubi taki słony karmel, lody czy czekoladę, to na pewno budyń też mu zasmakuje. Także naprawdę polecam wam. Kochani, a na dzisiaj by było już wszystko. Będę się z wami już żegnać powoli. Dziękuję, że jesteście z nami, że oglądacie nasze filmy, że komentujecie filmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. A jeżeli oglądacie, a jeszcze nie subskrybujecie, to zacznij subskrybować, wciśnij dzwoneczek, wtedy będziesz z każdym moim kolejnym filmem na bieżąco, także żaden cię nie ominie. Na dziś już wam dziękuję, no i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!